Witam wszystkich. Chyba każdy jest zainteresowany tym, by płacić mniej za ogrzewanie. W tym filmie chcę przybliżyć, jak optymalizować zużycie gazu przy ogrzewaniu kotłem gazowym. Pokażę ustawienia regulatora pogodowego oraz te bezpośrednio w kotle. Przybliżymy temat doboru przygrzewczej, dobór temperatur czy czas blokady palnika. Na początku pokażemy regulację kotła gazowego na przykładzie regulatora pogodowego firmy Weiland. W innych regulatorach sterujemy na podobnej zasadzie, więc możecie to odnieść do swoich konfiguracji. W głównym oknie widzimy aktualną godzinę, ustawioną temperaturę żądaną, wskazanie zewnętrznego czujnika temperatury. Większymi cyframi pokazana jest aktualna temperatura wewnętrzna. Przejdźmy do menu głównego. Mamy tu trzy zakładki: regulacja, informacja oraz ustawienia. Zacznijmy od zakładki środkowej. Menu informacja, gdzie znajdziemy aktualne temperatury, takie jak temperatura w miejscu instalacji regulatora oraz temperatura wody w zasobniku. By dysponować odpowiednią wydajnością dostarczania ciepłej wody, dobrze jest dostosować jej temperaturę do wielkości zasobnika. W opisywanej instalacji jest to zasobnik o pojemności prawie 200 litrów. Dalej ciśnienie wody w instalacji, oraz stan palnika, grzeje czy nie. Menu regulacja, strefa, nazwa strefy, tryb pracy, sterowanie czasowe, czyli ogrzewanie w ustalonych przedziałach czasowych. Planer tygodniowy. Ustalamy przedziały czasowe dla ogrzewania. Temperatura obniżona. Temperatura ogrzewania poza zdefiniowanymi przedziałami czasowymi. W niektórych sterownikach zamiast tego mamy do wyboru temperaturę dzień i noc. Ciepła woda. Tu podobnie. Wybieramy tryb pracy, sterowanie czasowe, czyli przygotowanie ciepłej wody w zdefiniowanych przedziałach czasowych. Niżej definiujemy przedziały czasowe. Temperatura ciepłej wody. Możemy ustawić żądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej, a niżej widać wskazanie aktualnej temperatury wody w zasobniku. W temacie przedziałów czasowych każdy powinien dostosować je indywidualnie.
zależnie kiedy przebywa w domu, kiedy idzie spać lub w konkretnych godzinach ma większe lub mniejsze zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Należy jednak uwzględnić, jak szybko wychładza się budynek czy zasobnik ciepłej wody. Co do zasobnika, to w zależności od miejsca instalacji w nocy może być on źródłem strat energii. Może wcześniej wyłączyć jego ładowanie, by przed nocą większość nagrzanej wody wykorzystać. Co do temperatury wody, to możemy ją obniżyć i zamiast 55, a co dzień używać 45-48. Należy pamiętać o regularnym wygrzewaniu zbiornika z wykorzystaniem funkcji ochrony przed bakteriami Legionella, albo ustawiając co jakiś czas ręcznie wyższą temperaturę. Menu ustawienia. Możemy ustawić język, godzinę, jasność ekranu. Jeśli jest taka potrzeba, to jest tu możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Najważniejsze miejsce to poziom instalatora, a w nim konfiguracja instalacji. Przechodzimy do zakładki Urządzenie grzewcze, gdzie zobaczymy stan ogrzewania, włączony lub wyłączony, a niżej wskazana jest aktualna temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Idąc dalej, w zakładce Obieg zobaczymy zadaną temperaturę zasilania. Możemy ustawić temperaturę zewnętrzną, powyżej której ogrzewanie ma zostać wyłączone. Jest to istotne w okresach przejściowych, kiedy rano lub wieczorem jest chłodniej i chcemy, by ogrzewanie działało. Natomiast powyżej pewnej temperatury chcemy, by piec wyłączył się automatycznie. W tym sterowniku temperaturę graniczną wybieramy bezpośrednio, ale w innych często jest to parametr mniej eksponowany. Dodatkowo wartość należy policzyć. W tym przykładzie jest to korekta trybu lato, ustawiona na minus 8. To znaczy, że próg wyłączenia ogrzewania to temperatura zadana minus 8 stopni. Czyli dla zadanej temperatury 24 stopnie ogrzewanie wyłączy się, gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 16 stopni. Krzywa grzewcza. Kluczowe jest dobranie optymalnej krzywej grzewczej. Najczęściej odpowiedni zakres dla dobrze ocieplonego domu lub instalacji ogrzewania podłogowego to krzywa do 0,5. W innym przypadku nawet powyżej 1. Jednak sama krzywa jedynie lub aż to ścieżka, po jakiej podąża temperatura w instalacji wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej. Nie zawsze możliwe jest dobranie optymalnej krzywej grzewczej bez jej złamania w jedną bądź w drugą stronę. Zobaczmy wykres. Dla domyślnej krzywej 1,2 i zadanej temperaturze 20 stopni, temperatura w instalacji przy 10 stopniach na zewnątrz to 38 stopni, ale przy minus 15 stopniach w instalacji pójdzie blisko 70 stopni. W większości przypadków będzie już za ciepło, a koszty ogrzewania wysokie. Możemy obniżyć krzywą lub zadaną temperaturę, ale wówczas może nie dogrzewać w dodatnich temperaturach. Na moim przykładzie optymalna krzywa okazała się bardzo niska, bo tylko 0,5. Ale uwaga, temperatura zadana to 26,5 stopnia. Dzięki temu w najbardziej interesującym zakresie temperatura w instalacji waha się od 39 do 50 stopni i zawsze jest w stanie optymalnie ogrzać, a nie przegrzać. Minimalna temperatura zadana zasilania. Jest to minimalna temperatura wody grzewczej, jaka zostanie wprowadzona do instalacji, nawet jeśli z krzywej grzewczej wychodzi inaczej. Jeśli są trudności z dobraniem krzywej grzewczej,
przy wyższych temperaturach zewnętrznych, to można posiłkować się tą korektą. Maksymalna temperatura zadana zasilania. Jest to maksymalna temperatura wody grzewczej, jaka zostanie wprowadzona do instalacji, nawet jeśli z krzywej grzewczej wychodzi inaczej. Można w tym miejscu na przykład ograniczyć temperaturę wody grzewczej przy niższych temperaturach zewnętrznych. Tryb obniżania. W trybie eko, w przeciwieństwie do trybu normalnego, ogrzewanie nie jest uruchomione przez całą noc, a jedynie po czasie zdefiniowanym jako opóźnienie ochrony przed zamarzeniem i tylko jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej 3 lub 4 stopni. Jeśli ogrzewamy dom czy generalnie więcej pomieszczeń, to polecam sterowanie wyłącznie na podstawie temperatury zewnętrznej. Optymalnie jest posiadać termostaty grzejnikowe, tak by dostosować temperaturę do każdego pomieszczenia niezależnie. Jeśli opieramy sterowanie na pomiarze z regulatora, część pomieszczeń może być przegrzana, gdy w innych będzie jeszcze chłodno. Przejdźmy do regulacji parametrów w kotle gazowym. Widzimy tutaj panel kontrolny bezpośrednio w kotle gazowym Vaillant. Pojawiająca ikona sygnalizuje aktywny tryb ogrzewania. Krótki przegląd menu. Tutaj możemy zresetować aktualny czas blokady palnika, kiedy piec zrobi sobie przerwę w grzaniu. Przechodzimy teraz do poziomu instalatora. Większość interesujących nas funkcji znajduje się poziom niżej. Wchodzimy do funkcje diagnostyczne. Moc częściowo ogrzewania, domyślnie ustawiona na auto. Można ustawić stałą wartość od minimalnej do maksymalnej dla danego kotła. Teoretycznie mniejsza moc to mniejsze spalanie, ale rano trzeba dłużej poczekać na ciepłe grzejniki. Jeśli nie mamy problemu z taktowaniem, to lepiej pozostać na auto lub ustawić wartość maksymalną. Kocioł i tak dobierze moc w zakresie modulacji, która będzie niezbędna do utrzymania zadanej temperatury. Po każdym zatrzymaniu trybu ogrzewania jeszcze przez chwilę pracuje wewnętrzna pompa. Domyślnie przez 5 minut. W razie potrzeby można ten czas skrócić lub wydłużyć nawet do godziny. Tak aby ciepło zostało oddane do instalacji i zostało równomiernie rozprowadzone. Maksymalny czas blokady palnika to czas, w jakim palnik nie zostanie uruchomiony, jeśli nastąpiło jego wygaszenie po przekroczeniu zadanej temperatury. Zapobiega to częstemu włączaniu i wyłączaniu się palnika, czyli tak zwanemu taktowaniu. Należy pamiętać, iż wprowadzona wartość obowiązuje przy temperaturze zasilania 20 stopni. W tabelce widzimy, że przy nastawie 40 minut i temperaturze zasilania 40 stopni faktyczny czas blokady to 26 minut. Przy fabrycznej nastawie 20 minut i zasilaniu 60 stopni faktyczny czas blokady to jedynie 6 minut.
Tu możemy ustawić obroty pompy. Faktycznie jest to tryb auto. Aktualne obroty widoczne są pod kolejnym kodem. Tu widzimy rzeczywistą wartość temperatury zasilania, która idzie do grzejników. A w tym miejscu rzeczywistą wartość temperatury, która wraca z grzejników. Co za tym idzie, wiemy jak woda grzewcza wychładza się w instalacji. Możemy ograniczyć temperaturę, która płynie do instalacji grzewczej. Nawet jeśli z krzywej grzewczej i nastaw temperatury wynika większa wartość, np. przy niskich temperaturach zewnętrznych, do instalacji nie popłynie więcej niż 55 stopni. Już po zatrzymaniu ładowania zasobnika, czyli po jego ogrzaniu, jeszcze przez chwilę pracuje pompa. Domyślnie przez 2 minuty. W razie potrzeby można ten czas skrócić lub wydłużyć, nawet do 10 minut. Wskazówką będzie temperatura tego odcinka instalacji pod koniec wybiegu pompy. Tu możemy ograniczyć maksymalną moc dla ładowania zasobnika ciepłej wody. Czasem dla trybu ogrzewania ciepłej wody dostępny jest tryb turbo, ale lepiej ustawić wartość na taką, jaka jest podana dla trybu ogrzewania. W tym miejscu możemy ustawić maksymalną temperaturę ładowania zasobnika. Domyślnie 75 stopni. Należy pamiętać, aby była to wartość co najmniej 15 stopni powyżej ustawionej wartości zadanej dla ciepłej wody. Gdy pojawią się wątpliwości, to na końcu listy możemy przywrócić nastawy fabryczne. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podane wskazówki okażą się pomocne.